W tym wydaniu kryminalnych opowieści przenosimy się do stolicy województwa podlaskiego, czyli Białegostoku. Swego czasu szerokie wpływy posiadała tam grupa Ząbkowsko-Praska ze swoimi domniemanymi szefami Henrykiem N., pseudonim Dziad, i Wiesławem N., pseudonim Wariat. Skupimy się jednak nie na nich, a na lokalnych gangach i ich przywódcach, Sławomirze Z., pseudonim Mycha, i Leszku K., pseudonim Kucharz, a także pierwszym w Polsce świadku koronnym Dariuszu J., pseudonim Żaba. W związane z nimi wydarzenia miał też być zamieszany znany obecnie aktor Tomasz O. Osoby, które dużo oglądają i słuchają na YouTube, zachęcamy do przetestowania subskrypcji YouTube Premium. Pierwszy miesiąc to bezpłatny okres próbny, o którego końcu YouTube przypomni 7 dni wcześniej. YouTube Premium pozwala na oglądanie i słuchanie wszystkich materiałów na platformie bez jakichkolwiek reklam, a także, co szczególnie przydatne, na odsłuchiwanie materiałów na smartfonie podczas korzystania z innej aplikacji czy z zablokowanym ekranem oraz na odtwarzanie nawet w trybie offline. Subskrypcję YouTube Premium można anulować w dowolnym momencie. Link ze szczegółami w opisie tego wideo. Białystok. Miasto na nizinie północno-podlaskiej nad rzeką Białą, powstałe w XV wieku. Mające prawa miejskie od 1691 roku, a dziś blisko 300 tysięcy mieszkańców. Stolica województwa podlaskiego. Pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 w Białymstoku aktywnie działali gangsterzy zajmujący się m.in. kradzieżami samochodów, wymuszeniami haraczy czy rozbojami. Do rozbicia tamtejszych gangów przyczyniły się zeznania pierwszego w kraju świadka koronnego. Na późniejsze, trwające latami procesy sądowe, przestępców przywożono w więziennych uniformach dla niebezpiecznych osadzonych, z kajdankami na rękach i nogach. Sal rozpraw pilnowali antyterroryści. Sławomir Z., niektóre źródła z różnego okresu podają nazwisko M., nazywany Mychą, urodził się w 1965 roku. Niewiele wiadomo o jego najmłodszych latach czy wykształceniu, tyle tylko, że trenował zapasy. Na początku lat 90. był podobno ochroniarzem w restauracji w Wiedniu, należącej do znanego gangstera Jeremiasza B., pseudonim Baranina. Już jako 32-latek, latem 1997 roku, został szefem gangu w Białymstoku, według dziennikarzy wprost reprezentując na tych terenach właśnie Baraninę. Jego prawą ręką był kulturysta Mirosław W., pseudonim Czyna. Działali do momentu rozbicia grupy 15 marca 1999 roku. Trudnili się wymuszaniem haraczy z lokali gastronomicznych, ochroną i kontrolowaniem agencji towarzyskich, a także rozbojami oraz pobiciami. Gangsterzy niejednokrotnie celem zastraszenia wywozili swoje ofiary do lasu. Później przed sądem Mycha twierdził, że nie zakładał ani zbrojnej, ani żadnej innej grupy przestępczej, a to dziennikarze zrobili z niego gangstera, który miał rzekomo dzielić wpływy w polskim półświatku z Henrykiem N., pseudonim Dziad, z grupy Ząbkowsko-Praskiej, i Andrzejem K., pseudonim Pershing, z grupy Ożarowskiej. Jednym z zeznających przeciwko grupie Mychy był Dariusz J., pseudonim Żaba, pierwszy w Polsce świadek koronny. Uzyskał ten status pod koniec 1998 roku, a ustawa o świadku koronnym weszła w życie z początkiem września tego samego roku, który obciążył łącznie kilkadziesiąt osób, w tym Henryka N., pseudonim Dziad, domniemanego przywódcę grupy Ząbkowsko-Praskiej, skazanego potem w białostockim procesie na 7 lat pozbawienia wolności. Co istotne, Żaba był świadkiem koronnym w kilku procesach, m.in. właśnie Dziada, ale nie w procesie gangu Mychy, choć podczas późniejszego składania zeznań w sądzie korzystał ze specjalnej ochrony. Dariusz J. niegdyś stał na bramkach w klubach i dyskotekach w Białymstoku. Brał też udział w bójkach, kradł samochody, a do tego wymuszał haracze. W marcu 1998 roku miał pojawić się w sklepie obuwniczym w jednym z hoteli w Białymstoku i zażądać od właściciela pieniędzy. Zapowiedział, że zjawi się po nie przy kolejnej okazji. Tyle, że przedsiębiorca wykorzystał ten czas, by poprosić o pomoc Mychę. Gdy Dariusz J. ponownie przyszedł do sklepu, wyprowadzono go, a na zewnątrz czekało kilka osób, w tym znany obecnie aktor Tomasz O. i Mariusz S. Mieli oni wywieźć Żabę pod Białystok, a tam razem z Mychą dotkliwie go pobić, żądając zwrotu 20 tysięcy złotych.
Po latach aktor Tomasz O. opowiadał, że niegdyś prowadził ze wspólnikiem Dariuszem w Białymstoku klub z dziewczynami, co według śledczych było po prostu agencją towarzyską. Pewnego razu do klubu przyszli ludzie Mychy, chcąc wymusić haracz. Tomasz O., który dużo trenował na siłowni, skąd znał i wielu policjantów i ludzi spółświadka, miał nie zatrudniać nawet w lokalu ochrony. Czuł się pewnie. Jeden ze współpracowników Mychy wyzwał Tomasza O. na pojedynek, który to ten ostatni wygrał. Obecny aktor i jego wspólnik zdecydowali się jednak finalnie płacić haracz i przystać do Mychy. W 1999 roku Tomasz O. został zatrzymany. Usłyszał zarzuty udziału w gangu, choć jak twierdzi, nie miał wówczas pojęcia, że koleguje się z gangsterami i może należeć do zorganizowanej grupy przestępczej. W maju 2001 roku Tomasz O. i Mariusz S. zostali za to skazani na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W 2017 roku profil Stop Pomówieniom na Facebooku opublikował rzekome protokoły zeznań aktora Tomasza O., w których obciążał on dawnych znajomych z białostockiego półświatka. Dokumenty były podpisane i podstemplowane. Tymczasem, jak informowało Radio Z, we wrześniu 2021 roku Tomasz O., podobnie jak wcześniej kilka innych postaci polskiego show biznesu, miał usłyszeć zarzut posłużenia się poświadczającą nieprawdę fakturą. Chodziło o dokument na kwotę 300 tysięcy złotych, dotyczący pośrednictwa przy zawarciu rzekomego kontraktu z Federacją Mieszanych Sztuk Walki KSW. Za takie przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Aktor miał nie przyznać się do winy. Odnosząc się do całej sytuacji, stwierdził, że ma nadzieję na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Co tyczy się wydarzeń z Białegostoku i gangu Mychy, proces rozpoczął się w październiku 2000 roku. Szybko przeniesiono go jednak do Lublina, z racji tego, że na ławie oskarżonych zasiadał Wiesław L., mąż Barbary L., sędzi Sądu Okręgowego w Białymstoku. Jak w kwietniu 2001 roku informował dziennik Rzeczpospolita, mężczyzna miał kupić od ludzi Mychy po bardzo atrakcyjnej cenie samochód pochodzący z kradzieży, którego właściciel zaginął w niejasnych okolicznościach. Wobec sędzi Barbary L. od 2 lat toczyło się wówczas postępowanie dyscyplinarne, a mimo to orzekała i otrzymała nawet awans. Na pytania dziennikarzy odmawiała komentarza. W sierpniu 2002 roku przed sądem jako oskarżony stanął natomiast świadek koronny Dariusz J., pseudonim Żaba. Nie będąc jeszcze świadkiem koronnym, ale członkiem gangu, w lipcu 1995 roku przyjął on zlecenie na pobicie i pozbawienie wolności pewnego mieszkańca Białegostoku. Do czasu, aż jego samochód marki Porsche zostanie wywieziony poza wschodnią granicę kraju. Mężczyznę planowano wywieźć z miasta, a tam, zamiast pobić, postrzelić go. Do zdarzenia nie doszło, bo ofiara nie opuszczała we wskazanym terminie swojego domu. Żaba po kilku dniach poinformował zleceniodawcę, że przekazaną mu broń odnalazła policja. W rzeczywistości Dariusz J. sprzedał ją jednak za $400. W związku z tym przedstawiono mu zarzut nielegalnego posiadania oraz sprzedaży broni, za co groziło mu do 8 lat za kratkami. Listopad 2002 roku przyniósł wyrok lubelskiego sądu okręgowego wobec gangu Mychy. Na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób. 9 gangsterów skazano na kary od 1,5 do 8 lat pozbawienia wolności. Najdłużej osadzony miał być Sławomir Z., pseudonim Mycha, uważany za założyciela i szefa gangu. Jeden z jego bliskich współpracowników, Grzegorz M., zdaniem sądu powinien spędzić za więziennymi murami 6 lat. 4 osoby skazano na kary w zawieszeniu, w tym Wiesława L. na 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Jedną uniewinniono. Nie wykazano, by grupa miała charakter zbrojny, choć zdarzały się przypadki użycia broni przez kilku z oskarżonych, bez wiedzy pozostałych. Oskarżeni nie przyznawali się do winy, ale podobno Mycha na koniec miał powiedzieć, iż wie, że źle zrobił i prosił o skazanie go wedle uznania sądu. Z wyroków zadowolona była prokuratura. Orzeczenie mimo to jednak uchylono, a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia. W styczniu 2005 roku Mycha odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Wówczas to część oskarżonych przyznała się do winy i wnioskowała o dobrowolne poddanie się karze. Dzięki temu w maju 2005 roku wyroki obniżono np. Sławomirowi Z. do 6 lat, w praktyce powodując, że większość skazanych mogła opuścić więzienne mury, bo na poczet kar zaliczono im okres wcześniejszego tymczasowego aresztowania.
Mycha miał do odbycia jeszcze 13 miesięcy pozbawienia wolności, ale w sierpniu 2006 roku nie wrócił do zakładu z przerwy w odbywaniu kary. Natychmiast stał się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców. Wpadł we wrześniu i musiał dokończyć izolację. Nie był to jednak koniec jego przestępczej kariery. Przypomniał o sobie 5 lat później, kiedy w 2009 roku do sądu trafił akt oskarżenia, w którym zarzucano mu stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej działającej od 2003 do 2005 roku, a więc kiedy przebywał jeszcze w zakładzie karnym, zajmującej się nielegalnym hazardem, handlem ludźmi, lewym alkoholem, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu i wyłudzaniem odszkodowań. Razem z Mychą przed sądem stanęło jeszcze 9 innych osób. Tym razem Sławomir Z. znów nie przyznawał się do winy, podobnie jak pozostali podsądni. Utrzymywał, że ma dość bycia dyżurnym bandytą Białegostoku. Podczas jego izolacji wiele osób w mieście prowadziło działalność przestępczą, powołując się na niego, choć w rzeczywistości nie miały z nim nic wspólnego. Mycha tłumaczył też, że nie pochwala narkotyków, a po poprzednim wyroku bardziej interesowało go czerpanie z życia na wolności niż popełnianie przestępstw. W 2016 roku w rozmowie z reporterem Gazety Wyborczej Marcinem Kąckim o grupach przestępczych wywodzących się m.in. ze środowisk pseudokibicowskich i prezentujących poglądy nazistowskie czy rzekomo patriotyczne, Sławomir Z., pseudonim Mycha, krytycznie odniósł się do tego zjawiska, dziwiąc się, że osoby z jednej strony przedstawiające się jako patrioci, z drugiej handlują środkami odurzającymi i czerpią zyski z prostytucji. Nabici sterydami, obwieszeni złotem i swastykami, skomentował. Kolejną znaczącą postacią w białostockim półświatku był przywołany na początku Leszek K., pseudonim Kucharz. Na początku stycznia 1998 roku ten 30-letni wówczas mężczyzna miał zorganizować grupę przestępczą specjalizującą się w wymuszaniu haraczy od właścicieli lokali gastronomicznych, klubów, dyskotek, kawiarni czy restauracji. Mechanizm za każdym razem był podobny. Przedsiębiorcom proponowano ochronę, a w razie odmowy grożono pobiciem i zniszczeniem lokalu. Stawki wynosiły po kilkaset dolarów miesięcznie. W kilku przypadkach przestępcy faktycznie posuwali się do brutalnych czynów. W marcu 1998 roku zniszczyli restaurację w centrum Białegostoku, a innym razem klub nieopodal dworca kolejowego, bijąc właściciela kijem bilardowym. 16-osobowy gang rozbito stosunkowo szybko, bo już w sierpniu 1998 roku. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń haraczy, dokonywania rozbojów z użyciem broni palnej oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. W procesie zeznawał m.in. Henryk N., pseudonim Dziad, domniemany lider grupy ząbkowsko-praskiej, mającej wpływy na Podlasiu. Sąd okręgowy w Białymstoku w listopadzie 2000 roku skazał gangsterów Kucharza na kary od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Najwyższy wymiar dotyczył samego Leszka K. W śledztwie wyszły na jaw jego powiązania ze skazanym w procesie na 10 lat więzienia Sławomirem W., pseudonim Generał z Łomży, który, jak się okazało, miał tam w podobnym okresie założyć własny gang zajmujący się włamaniami, wymuszeniami haraczy i kradzieżami samochodów. Potem doszedł do tego handel środkami odurzającymi, lewym alkoholem oraz czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Wcześniej, bo w 1999 roku, generała skazano na 2 lata pozbawienia wolności za wymuszenia, a dalej oskarżono o pobicie i dostarczenie kilograma amfetaminy kucharzowi, za co skazano go na rok więzienia. O Sławomirze W. media rozpisały się znów w 2007 roku, gdy zatrzymano go pod zarzutem czerpania korzyści z cudzego nierządu, handlu środkami odurzającymi, wymuszeń rozbójniczych i zlecenia zabójstwa Roberta S., pseudonim Szudraś, który wcześniej miał natomiast wydać wyrok na generała. Tego ostatniego ostatecznie uniewinniono. Szerzej o historii Sławomira W., pseudonim Generał z Łomży, opowiemy w jednym z kolejnych wydań kryminalnych opowieści. Tymczasem jeszcze podczas pobytu w areszcie, przed wyrokiem z listopada 2000 roku, Leszek K. miał zlecić zabójstwo tamtejszego kierownika działu ochrony, to jest funkcjonariusza służby więziennej. Powodem było to, że od kucharza wymagano podporządkowania się regulaminowi jednostki penitencjarnej, który, co oczywiste, zabraniał na przykład posiadania i korzystania z telefonu komórkowego.
Zlecenie zbrodni Leszek K. miał przekazać w formie grypsu swojemu bratu podczas widzenia, z prośbą, by ten dostarczył je przebywającemu na przepustce Sławomirowi R., pseudonim Woźny, potem Sławomirowi N., w związku z uzyskaniem przez niego statusu świadka koronnego w jednej ze spraw. Ten przyjął zlecenie. W dodatku nie chcąc pieniędzy, bo miała to być koleżeńska przysługa. Ostatecznie temat ucichł, a do zabójstwa nie doszło. Sławomir R. w sierpniu 2002 roku o wszystkim powiadomił policję, fundując kucharzowi dodatkowe 4 lata za kratkami. Wyrok zapadł w październiku 2003 roku, a samemu licząc na niższe kary w swoich procesach. Woźny miał ku temu powody, bo dopuścił się wielu przestępstw. W 2000 roku skazano go na 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i usiłowanie zabójstwa 5-letniej siostrzenicy, a w 2003 roku na kolejne 25 lat za 2 zabójstwa, 2 usiłowania zabójstw, wymuszenia haraczy, pobicie oraz obrót środkami odurzającymi. Co istotne, czynów tych miał dopuścić się podczas przepustek w latach 1998-1999. W styczniu 2004 roku w sprawach Sławomira R. zapadł wyrok łączny 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 20 latach. Woźny był też świadkiem oskarżenia w procesie adwokata i profesora prawa Jana Widackiego, będącego niegdyś obrońcą jednego z byłych liderów grupy pruszkowskiej, Mirosława D., pseudonim Malizna. Widacki miał nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, m.in. w procesie dotyczącym zabójstwa Andrzeja K., pseudonim Pershing. Woźny przyznał potem, że wmanewrowano go w układ i pomówił Widackiego, którego ostatecznie uniewinniono. Sławomir R. był też jednym z głównych świadków oskarżenia w sprawie 2 zabójstw, do których doszło na Mazurach latem 1999 roku, a za udział w których na 25 lat więzienia skazano Adama Dudałę. Wciąż przebywa on za kratkami, choć od dawna istnieje wiele wątpliwości co do jego winy, jak i dowodów potwierdzających jego niewinność. Wracając jednak do kucharza. Odzyskał on wolność po 9 latach, w październiku 2012 roku. Już w lutym 2013 razem z bratem Krzysztofem K. na targowisku przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku próbował wymusić zwrot fikcyjnego długu od właściciela jednego z tamtejszych stoisk. Krzysztof K. uderzył mężczyznę, a ten mimo to odmówił zapłaty przestępcom. Wtedy stawka miała wzrosnąć do żądania oddania całego stoiska. W przeciwnym razie rzekomy dług miałby się jeszcze potroić. Dzięki bezpośrednim świadkom zdarzenia śledczym udało się ustalić kucharza i Krzysztofa K. jako napastników. Zostali zatrzymani. Przedstawiono im zarzuty wymuszenia rozbójniczego, do którego nie zamierzali się jednak przyznać. Akt oskarżenia trafił do sądu w sierpniu 2013 roku. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowała Was historia białostockich gangów Mychy i Kucharza, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Osobom, które dużo oglądają i słuchają na YouTube, polecamy przetestowanie subskrypcji YouTube Premium. Pierwszy miesiąc to bezpłatny okres próbny, o którego końcu YouTube przypomni 7 dni wcześniej. YouTube Premium pozwala na oglądanie i słuchanie wszystkich materiałów na platformie bez jakichkolwiek reklam, a także, co szczególnie przydatne, na odsłuchiwanie materiałów na smartfonie podczas korzystania z innej aplikacji czy z zablokowanym ekranem oraz na odtwarzanie nawet w trybie offline. Subskrypcję YouTube Premium można anulować w dowolnym momencie. Link ze szczegółami w opisie tego wideo. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.